Witam Państwa gorąco. Wszyscy jesteśmy pewnie po wczorajszym spektaklu poruszeni i widać było, jak niezwykle trudno jest wejść w dzieło sztuki poza nim przed chwilą, prawda, i objaśnić się od środka. My mamy dużo prostsze zadanie, mianowicie to nie ma być inside, to ma być outside. To znaczy próba wpisania, czy też próba odczytania, do jakiego procesu należy wycinka, do jakiego zjawiska szerszego. Tytuł kondycja artysty na to wskazuje. Ja mam wrażenie, że w istocie rzeczy kondycja artysty nigdy nie była łatwą kondycją, ale dziś jest może to kondycja wyjątkowo paskudna. Nie w sensie efektów, tylko w skali trudności, bo zmaga się ona z dwoma wielkimi megatrendami, czy takimi falami kulturowymi. Jedna z tych fal to jest to, co przyniósł modernizm, późny modernizm. Pięknie o tym pisał Daniel Bell w Kulturowych sprzecznościach kapitalizmu, mianowicie wyłonienie się obowiązku samorealizacji ciążącego na każdym szanującym się człowieku. Czyli robiący właściwie z każdego świadomego uczestnika kultury artystę. Obowiązek autokreacji, autoekspresji. No jak się popatrzy na odzież, w jakiej ludzie chodzą, to widać bardzo wyraźnie to przejście od munduru, czyli człowieka w strukturze, bo do człowieka artysty, czyli jak Państwo się rozejrzycie, kto tu jest w mundurze, a kto jest dziełem sztuki. No. Może Pani się pokaże. Ale to mamy bardzo, bardzo rozległe. I tu mi się wydaje, jest coś, co dla artystów jest pewnym problemem, bo to była niewielka, elitarna grupa, a dziś to są miliony kreatorów, samokreatorów. No i druga, to jest to wcześniejsze zjawisko, prawda? A potem jest to późniejsze zjawisko, które pewnie gdzieś w tym okresie, kiedy Berchardt pisał swoją książkę, zaczęło być znaczące, to znaczy finansjalizacja, zamiana relacji w transakcje. To dotyczy też artystów. Artysta musi nie tylko tworzyć, ale musi też, żeby uzyskać pełnię statusu artystycznego, musi też konsumować. To znaczy musi mieć sukces ekonomiczny. Nie ma sukcesu ekonomicznego, to w obrębie tej kultury jest nieporadnym jakimś dziwakiem, może najwyżej, prawda? Można powiedzieć, że tam zawsze tak było, prawda? Norwid jest takim przykładem pewnie dobrym, ale dziś to jest dużo bardziej, artysta musi wyglądać. Myślę, że to powoduje, że ten stary dylemat, o którym Krystian Luba na początku poprzedniego panelu wspomniał, tej nieustannej właściwości, niewłaściwych relacji między sztuką a władzą, czy to jest władza polityczna, czy władza pieniądza, to już pewnie jest drugorzędna sprawa, że ona nabiera szczególnego znaczenia, bo staje się presją, niezwykłą zupełnie presją. W tym kontekście, jak się może dlatego na mnie szczególnie tak ten wczorajszy spektakl zrobił tak duże wrażenie, że parafrazując jego jakąś część, czułem, że on musi istnieć. Od kiedy przeczytałem książkę Daniela Bella o kulturowych sprzecznościach kapitalizmu, właśnie pokazujące cały ten dramatyczny proces, przed którym wszyscy stają. Chciałem Was zapytać, może bym zaczął od Andy Rotenberg, żeby na chwilkę. Anda mnie, może powiem dlaczego, bo Anda mnie prosiła, żebym nie była pierwsza. Może bym zaczął od Andy Rotenberg. Ja Ci się odwdzięczę kiedyś. Czekam całe życie. Może bym zaczął od Andy, bo żeby się na chwilkę oderwać od teatru i rozszerzyć naszą debatę od razu na sztukę, na figurę artysty. Ty widzisz tę przemianę
w figurze artysty, w odczuwaniu swojej roli przez artystów, obserwując ich, kuratorując im i tak dalej? Nie no, moja rola jest cały czas taka sama, bo ja nie mam nic wspólnego z rynkiem. Więc jeżeli podjąłeś temat komercjalizacji, to mnie w tym temacie nie ma. A z rynkiem politycznym, tak wielka wystawa Polska-Niemcy w Berlinie na przykład. No to jest relacja. No jest relacja, ale to jest też... Znaczy, mnie nie interesowała polska racja stanu, bo ja się dowiedziałam, że teraz się przyjaźnimy z Niemcami. I dzięki temu ta wystawa była możliwa. Chyba dlatego właśnie tak, ale to, że zostałam poinformowana, że teraz się przyjaźnimy z Niemcami, to dla mnie był wyłącznie pusty komunikat. Ponieważ ja sobie nie wyobraziłam tego, że ja teraz im daruję, przepraszam za wyraz, to, co nam zrobili. I w związku z tym cała moja narracja, którą zleceniodawcy zapoznali się dopiero podczas wernisażu, a mój partner niemiecki dopiero kiedy zobaczył projekt ekspozycji, polegała na tym, że ja 900 lat z tysiąca, a właściwie 800 lat z tysiąca, 900 lat z tysiąca pakuję w połowie sali. A druga połowa sal to jest ostatni wiek, 20. I przez samo rozpisanie jakby tej pamięci dalszej i bliższej, no, siłą rzeczy położyłam nacisk na to ostatnie trudne stulecie. Od Bismarcka po NRD, no, delikatnie mówiąc, czy po współczesność. I wydaje mi się, że nie mam sobie nic do zarzucenia. No nie, rozumiem, nie będzie procesu na... Ale też dlatego, że dla mnie komunikaty zewnętrzne, czyli polityczne, nie są czymś, co by mnie obligowało. No, ale ci artyści, którym kuratorujesz, czy oni są tacy sami, to znaczy są, czy nie wydaje ci się, że są może bardziej wrażliwi na sygnały rynku, czy politycznego, czy ekonomicznego? Albo że mają poczucie większego nieszczęścia, kiedy te sygnały do nich docierające z zewnątrz nie dowartościowują ich. Czy nie ma tu zmiany? Mnie się wydaje, że budowanie wystawy ma coś wspólnego z budowaniem przedstawienia. To znaczy, albo się przekona każdego uczestnika, że jest równoprawnym elementem tej układanki, którą razem budujemy i chodzi nam o przesłanie, które chcemy osiągnąć, albo z tym artystą nie pracujemy. Ja wolę, znaczy mnie się nie zdarzyło, żeby zaprosić artystę, a potem mu podziękować. Nie wiem jak panu. Jest to mocne pytanie, to znaczy wydaje mi się, że rzeczywiście zaprosić artystę, a później mu podziękować jest nieobliczalną katastrofą. I że powinniśmy mieć wyobraźnię, co to jest. Czasami się zdarza, mnie się zdarzyło, to znaczy w gruncie rzeczy ja nigdy nie podziękowałem żadnemu artyście, choć się czasami zorientowałem, że się pomyliłem. Biorę tę pomyłkę na siebie, natomiast parę razy jakby się zdarzyło, że jakby artysta mnie podziękował, więc wtedy czasami jest to ulga, prawda? A raz podziękowałem artyście, to jest pani Szczepkowski, przypominam sobie tak. Nie, ale tak, dlaczego ja porównam, bo to jest bardzo podobna. Wbrew pozorom bardzo podobna czynność, tylko że przedstawienie można powtórzyć i poprawić, wystawy nie. I natomiast ryzyko, które się podejmuje, zapraszając artystę, mówiąc mu, żeby w dodatku zrobił nowe dzieło. Tu mamy taką koncepcję ogólną i czy mógłbyś. I wtedy on nam robi nie to, czego się spodziewamy i mamy z tym kłopot. Ale ja też nigdy nie zrezygnowałam, to znaczy nie powiedziałam, to nie jest to, czego ja się spodziewałam, bo bez tego nie wchodzi do ekspozycji. W
Więc tu musimy się liczyć z ego artystów, ale to nie ma nic wspólnego ani z rynkiem, ani z polityką. Znaczy te światy ja osobiście jako kuratorka zostawiam na zewnątrz. Przepraszam bardzo. Jako dyrektor Teatru Polskiego we Wrocławiu, kierując tym teatrem od 9 lat, również nigdy nie podziękowałem artyście. Uważam, że artysta ma prawo do porażki. Jak każdy człowiek ma prawo do porażki. Nasz przepiękny system ekonomiczny doprowadził do tego, że żyjemy w aurze sukcesu czy konieczności sukcesu. Jeżeli zapomnimy o czymś takim jak porażka, pozbędziemy się pewnego ważnego atrybutu naszej, za przeproszeniem, duchowości, czy naszej obywatelskości, czy naszej siły społecznej. Jeżeli będziemy tę siłę sukcesu w sposób jakiś skrajny, chory eksplorować, wówczas doprowadzimy do tego, że te przestrzenie wykluczenia, które mają oczywiście wielkie jakieś swoje, wielką swoją praktykę w szeroko rozumianej przestrzeni kultury, będzie coraz bardziej dojmującą praktyką. Ta praktyka społeczna jest okrutnie trudna do zaakceptowania dzisiaj, a zwłaszcza rola artysty. I to prawo do porażki jest prawem niezbywalnym każdego, kto uprawia sztukę, czy każdego, kto żyje. Każdego, kto ma prawo wyboru i każdego, kto podejmuje decyzję. W związku z tym wydaje mi się, że pracując w takiej przestrzeni, jaką jest teatr, którą powinien być teatr, czy galeria, czy teatr, zawsze powinny być przestrzenią oporu wobec, nie wiem, hegemona, społeczeństwa. Robię teatr dla publiczności, ale także przeciwko niej. I w tym się mieści cała przestrzeń myślenia również o prawie do porażki i tego, czy artysta dzisiaj może egzystować z porażką, czy nie może egzystować z nią, czy jest pokrzywdzony, czy nie. Za tym idzie oczywiście mnóstwo różnych konsekwencji. No tak, ale jak patrzymy na wycinkę, na książkę gdzieś z połowy lat 80., tak, i to ona się lokuje, czy ona się rodzi w kontekście czegoś, co Bellner nazywał przejściem postmodernistycznym. To znaczy tej zmiany w systemie wartości, takiej bardzo głębokiej, prawda? Z systemu wartości, można by powiedzieć, nieużytkowych na system wartości użytkowych. Tak? Właśnie to był ten moment, kiedy relacje zaczęły się zamieniać w transakcje. Tak, ten moment, który dziś obserwujemy, to nie wiem, przy akta na przykład, prawda? Kiedy nagle artyści i publiczność stają po przeciwnej stronie i artyści mówią, my chcemy pieniędzy, czy ich organizacje, a publiczność mówi, a my chcemy dostępu do kultury, prawda? I nie umiemy tej sprzeczności dziś rozwiązać. Pan profesor Hartmann, jak patrzy na tę sytuację. Widzi pan te zmiany w obrębie etyki i relacji? Wydaje mi się, że Bernhard to jest całkowicie mieszczański, klasyczny autor i nie ma nic z postmodernizmem wspólnego. Doskonale wpisuje się w paradygmat takiej męczącej, modernistycznej, dekadenckiej autotematyczności, która obok ekspresjonizmu, przymusu czy imperatywu ekspresji własnej osobowości, to stanowi główny składnik dręczącej nas od 100 lat, bardzo wymagającej skądinąd doktryny artystycznej, w teatrze, jak i w literaturze. I Bernhard już się trochę postarzał i został klasykiem w tej dziedzinie. Nie ma nic z postmodernizmem wspólnego, jest modernistyczny do szpiku kości. A ja, zanim jeszcze powiem parę słów, chciałem wszystkim podziękować za zaproszenie. Jestem trochę tutaj z przypadku, ale jestem bardzo szczęśliwy, zwłaszcza, że mogę w obecności twórców tego wspaniałego spektaklu się wypowiadać. Zresztą Teatr Polski we Wrocławiu to był pierwszy teatr, w którym byłem w życiu. Pierwszy spektakl w moim życiu to właśnie na waszych deskach w 81 roku Ameryka, Kawki. I na tym spektaklu była na scenie prawdziwa goła baba. I w tym samym czasie przejechał po bliskich torach pociąg i teatr się zatrząsł. I ja się wtedy zakochałem w teatrze i całkiem sporo do tego teatru już potem chodziłem. Natomiast wracając do rzeczy, no życzę środowisku, polskiemu środowisku aktorskiemu, teatralnemu i literackiemu, bo one się jakoś ze sobą wiążą, no żeby dostały swojego Bernharda, żeby zaszły tak daleko, aby wykreowały kogoś takiego, kto potwierdzi gorzką satyrą
że to jest mocne środowisko, tak jak Bernhard przypieczętował austriackie, niby to prowincjonalne, wiedeńskie środowisko i wprowadził je jakby na stałe do obiegu kultury, pisząc tą znakomitą, choć złośliwą książkę. Więc niechaj o polskim środowisku też powstanie książka, która obnaża jego narcyzm, kabotyństwo, jego wazeliniarstwo i wtedy wszyscy będą upamiętnieni. Natomiast tak, Luby nie spełnia tego. Więc wracając jeszcze do tego paradygmatu, który nas obowiązuje. Dlaczego on jest wymagający? No dzisiaj jest tak, że artysta jest od razu stawiany w roli egotyka, narcyza, który ma się wypowiedzieć, wyrazić, zainteresować sobą, swoją publiczność. No i oczywiście to prowadzi prostą drogą do śmieszności, do poczucia nieautentyczności, na co reaguje się buntem przeciwko samej wartości, jaką jest autentyczność. No oczywiście książka Bernharda nawiązuje do Dzikiej Kaczki. Dzika Kaczka to jest symbol takiej bezkompromisowej spontaniczności, prawdomówności. I ten symbol zostaje zabity. Prawda? W imię czego? W imię zawłaszczenia nawet autentyczności na potrzeby sztucznej, jakoś refleksyjnie zakłamanej gry z samym sobą. No więc sztuka się zrobiła kanibalna, autokanibalistyczna, co się w najlepszym wypadku przekształca w satyrę, a w najgorszym wypadku przekształca się w jakąś jękliwość. W Polsce mamy wspaniałą tradycję takiej pseudosatyrycznej, takiego samokrytycyzmu w tej dziedzinie i reprezentuje ją przede wszystkim Witkacy. Jego książki wszystkie są właśnie o tym, jacy niewydarzeni są ci artyści. Ale nie bójmy się tego, bo to jest też jakiś paradygmat, z tym też się da zrobić wielkie rzeczy, czego dowodem jest Bernhard i przedstawienie Krystiana Luby. Jakkolwiek na pewno bezpieczniej być artystą klasycznym, który ma kunszt, który nie zajmuje się sobą, tylko po prostu pokazuje świetną robotę, ma warsztat, a do tego jeszcze czasem jest jakiś błysk geniuszu, czasem dyskretnie włoży coś autobiograficznego, coś swojego, coś ze swojej próżności i wszyscy są zadowoleni. Na pewno klasyczna sztuka, klasyczny artyzm jest bezpieczniejszy. Ten artyzm taki bezpostaciowy, poza powiedzmy kanonem, pod tym imperatywem autoekspresji, jakby przymuszony do próżności, do egotyzmu, skazany na jałowość, skazany na frustrację, jest ogromnym wyzwaniem. I wielka chwała dla tych artystów, którzy w tym ciężkim paradygmacie się potrafią odnaleźć. I to z postmodernizmem nie ma nic wspólnego. Ta kategoria jest nadużywana. Postmodernizm to jest po prostu ekspozycja pewnych aspektów obecnych w modernistycznej kulturze, czyli liberalnej i samorefleksyjnej, podszytej pewną rewolucją społeczną, obecnych od samego początku. Więc Bernhard nie jest krytykiem komercjalizacji sztuki, eksponentem kryzysu sztuki i tak dalej, bo nic się tutaj pod tym względem nie wyróżnia, bo to są stałe, klasyczne tematy tego okresu w literaturze i teatrze. To, co wyróżnia Bernharda, wydaje mi się, to, że udaje mu się na tym instrumentarium satyry, takiej męczącej autotematyczności, takiej pryncypialnej krytyki społecznej i tak dalej, tym instrumentarium dość topornym osiągnąć wspaniały efekt artystyczny, a to, co Państwo zrobiliście z tym, jeszcze to potwierdza. Świetny spektakl, modernistyczny spektakl, pokazujący, że ten paradygmat doczekał się swojej dojrzałości, swojej epoki klasycznej. I Bernhard i Luba to pokazali, i Państwo aktorzy pokazaliście, że można w tym męczącym paradygmacie, który już jest niby skazany na wyczerpanie, jeszcze zrobić coś naprawdę artystycznego. Czyli takie trochę epigoństwo w wydaniu Luby. Orgiet Łukaszewicz chciał sam wziąć udział w tej dyskusji, bo... Znaczy nie w tym sensie, żebyśmy my nie chcieli, żeby w niej wziął udział, tylko z własnej potrzeby i to jest istotne, bo Państwo zrobili słusznie, zapraszając prezesa Związku Artystów Scen Polskich do takiej debaty. I żałuję, że nie dostrzegamy takiego stowarzyszenia, jakie tutaj reprezentuję, artystów, wykonawców i realizatorów, dialogu społecznym z naszym demokratycznym mecenasem. Bardzo demokratycznym, bardzo rozproszonym w swoich decyzjach,
po wielu samorządach to jedni marszałkowie, drudzy prezydentowie, komisje kultury i tak dalej, i tak dalej. Ale pozwólcie Państwo, w związku z tym, że no jednak gdzieś tam pamiętam, że byłem aktorem, nie tylko jestem działaczem na polu polityki kulturalnej, chciałem podziękować panu Krystianowi za to, że stworzył zespół, orkiestrę wiarygodnych artystów. Bo artysta musi być najpierw wiarygodny, jeżeli zechce mówić ze swoim publicznym, dysponującym publicznym pieniądzem, mecenasem na temat tego, dlaczego mam właściwie wam płacić. Co takiego się dzieje w tym teatrze? Co takiego jest w waszym dziele, że ono uprawnia was do zajęcia jakiejś określonej funkcji, roli w społeczeństwie, w dialogu obywatelskim, w dialogu takim konfesyjnym, intymnym, wrażeniowym, pomiędzy religią i tak dalej. Kiedyś takie sobie ułożyłem pytanie, że artysta nie porządkuje świata, ale w przedziwny sposób go jednoczy. Ten sukces tego przedstawienia pokazuje o tym, że w naszych sercach powstało echo, które nas jednoczy i które nas przekonuje o tym, że takie zjawisko wykreowane na ten krótki czas na scenie, niektóre może się wydawać dłużej, 4 godziny, nie jest stracone. Jest to rodzaj naprawdę duchowego kontaktu z samym sobą poprzez tych aktorów, którzy to wykreowali. Ja kiedyś jako przewodniczący koła zaspu takie słowa mówiłem na zjeździe w 99 roku o ideałach. Artysta ideał nie sprzedaje, nie jest handlowcem. Artysta to ten, który dzieli się, proponuje kontakt duchowy, uchyla świat swojej wrażliwości, obnaża się ze swą bezradnością wobec ulotności istnienia, miłości, tęsknoty do nieosiągalnej harmonii. Artysta teatru nawiązuje kontakt z drugim człowiekiem w formie tragedii, komedii, operetki, kabaretu, działa tak, jak każą mu muzy, ale wierzy w ideały. Polski artysta mógł się cieszyć szczególnym zaufaniem, widza jako patriota, jako ten, co dobrze czyni naszemu krajowi. Artysta otrzymuje honorarium, jest wynagradzany, im lepszy, temu mecenas płaci hojniej. Chcąc uwolnić artystę od trosk bytowych, ułatwia mu skupienie się na jego artystycznej działalności. To zobowiązujące. Prawdziwy artysta ma kłopoty z wyznaczeniem cennika na swą pracę, bo jej przydatność, opłacalność wycenia sam mecenas. Od poziomu mecenasa więc zależy byt artysty. A także świadomość, że jest w ogóle potrzebny. Więc mówił pan tutaj bardzo ciekawe takie pojęcie w Niemczech, jest to Künstler, znamy to, to ci właśnie autokreatorzy, ja jestem takim natchnionym twórcą, to ja jestem artystą, a my pracujemy w instytucjach, gdzie pan dyrektor musi utrzymywać i myślę, że słusznie postąpiłem występując tak zasadniczo w obronie Teatru Polskiego pod pana dyrekcją, panie dyrektorze, polemizując z władzami województwa, które pana skazywały na niewłaściwe wybory. Więc po to tu jestem, żeby pokazać i artystom, że się powinni łączyć i także nam wszystkim tutaj, że w obywatelskiej debacie musimy innym językiem niż tym, którym mówimy tu o duszy i o natchnieniu i tak dalej, mówić ze światem, którym decyduje nasz demokratycznie wybrany mecenas. A polecam wszystkim książeczkę, którą odrobiłem. Teatr publiczny między rynkiem a demokracją. Wydany przez Instytut Teatralny, który powstał z inspiracji zasad. No i to właśnie jest ta zasadzka, od której zaczęliśmy, prawda? Teatr między rynkiem a demokracją, a nie między sztuką a prawdą. Czyli jakby przeniesienie sztuki i artysty do zupełnie innego porządku, do takiego porządku, do którego no, tradycyjnie, w sensie intelektualnym, chociaż w sensie fizycznym, zgadzam się, artysta zawsze musiał jeść i, prawda, i tak dalej, ale do takiej grupy tematów, do
których sztuka i artysta nie należeli. Do tematów profesor Hartmann się burzy. No bo przecież już, nie wiem, no Platon w prawach już narzeka, że publiczność nogami głosuje i przymusza teatr do wystawiania marnych sztuk. No przecież to jest od początku tak. Wcale nasze czasy się nie różnią pod tym względem od dawniejszych. Ja bym chciał, myślę tak, że jednak się te czasy od platońskich różnią mimo wszystko. Dzisiaj obchodzimy 250-lecie Teatru Publicznego w Polsce. Kiedy Bogusławski zakładał teatr ze swoją trupą, wyznaczył sobie cele polityczne, społeczne, artystyczne również. Bardzo mu zależało na tym, żeby wspólnie ze swoimi komediantami wypracowywać wartość patriotyczną, narodową, by użyć dzisiejszego języka obywatelską. Tak z grubsza mniej więcej wyglądał program Bogusławskiego 250 lat temu. Po 250 latach dochodzimy do tego, że dzisiaj teatr publiczny w coraz, jakby się wydawało z pozoru, światlejszym społeczeństwie, światlejszej Europie jest w stanie zagrożenia, bardzo poważnego zagrożenia. Powiedziałbym, że mamy do czynienia z jakimś fundamentalnym, głębokim kryzysem. Teatr publiczny nie domaga chroniczne niedofinansowanie. Uważam, że to jest cenzura ekonomiczna. Nie będę się rozwodził, nie będę wchodził w szczegóły, bo to wymaga jakiejś specjalistycznej rozmowy. Nie mówiąc o cenzurze sensu stricte, która dotyka także sztuki plastyczne, sztukę teatru w równym stopniu. Uważam, że dla naszej polskiej demokracji i dla roli artysty, który się w tej demokracji musi jakoś poruszać ze swoimi narzędziami artystycznymi, bo innych nie ma właściwie, jakąś absolutną kompromitacją jest, nie wiem, sześcioletni czy pięcioletni, już tego dokładnie nie pamiętam w tej chwili, wyrok, który ciążył na Dorocie Nieznalskiej na przykład. Nie mówiąc o tym, że wielokrotnie rozmaici hegemoni ingerowali w to, co artyści chcieli zakomunikować społeczeństwu. Ale rzecz wzięła się stąd, że w 1989 roku została zadekretowana doktryna ekonomiczno-polityczna, która ma bardzo określony cel. Tym celem jest zysk ekonomiczny. Artystów, także ludzi teatru, zysk ekonomiczny interesuje w jakimś sensie, ale główną naszą sprawą to jest wypracowanie zysku społecznego. Jeżeli państwo odbierze nam to prawo, a mamy zapisane to w konstytucji naszego kraju, wówczas możemy mieć pewność, że pożegnamy się z jakąś próbą, z próbą wypracowania tego, co jest społeczeństwem obywatelskim. Mówiąc innymi słowy, doktryna jest zainteresowana, czy państwo komercyjne jest zainteresowane społeczeństwem konsumpcyjnym. To, co jest operatorem tego społeczeństwa konsumpcyjnego, to jest masowa kultura czy masowa sztuka, na której końcu staje również zysk ekonomiczny. Inny nie interesuje kogoś takiego. W związku z tym nie ma właściwie miejsca w tej doktrynie, mówię grubo, nie ma miejsca na artystę czy dla artysty. Bo dzisiaj wyparowała, tylko jedno ci wrzucę, bo wyparował kult nieużyteczności sztuki. Prawda? Znaczy, że sfery życia dzieliły się na użyteczne i nieużyteczne. Sztuka to była, tak jak sprawiedliwość czy dobro, taka kategoria samoistna. Prawda? Ale ona to straciła. Ale czym się różni kultura czy sztuka od wojska, czy policji, czy szpitali, czy uczelni? No przecież mamy dzisiaj do czynienia z bardzo konsekwentnymi gestami, które tutaj panowie, czy państwo, którzy pracują na uczelniach, wiedzą, że ustawa o szkolnictwie wyższym konsekwentnie eliminuje na przykład filozofię z przestrzeni intelektualnej, z historii w ogóle. To jest coś nieprawdopodobnego. Ja myślę, że to jest jakiś najlepszy happening, jaki sobie można wymyślić. Ani Libera, ani Kozyra, ani Lupa tego nie wymyślą. Myślę również tak, że dzisiaj, jeżeli doprowadzamy do sytuacji, w której teatr imienia Jaracza w Łodzi jest poddany jakiejś skrajnej sytuacji ekonomicznej, właściwie zaprzestaje normalnie funkcjonować. Jeżeli Teatr Polski we Wrocławiu wystawia Dziady w opozycji do hegemona, czyli do naszego organizatora, bo jest tym organizator niezainteresowany, w roku 250-lecia istnienia Teatru Publicznego. Robię to na krechę i zadłużam teatr po raz któryś z rzędu i będę to robił tak długo,
aż nie przekonam, albo spadnę z tego fotela za przeproszeniem. Myśląc o tym, co się działo wokół Wycinki, kiedy po raz któryś przyczepiono się do mnie za pieniądze, którymi podobno źle operuje, to był przecież sprzeciw społeczny. My broniliśmy nie dyrektora teatru, tylko broniliśmy długofalowej pracy, która w naszym teatrze od jakiegoś czasu istnieje. I to była tak naprawdę wojna o Wycinkę. Gdybyśmy nie mieli wsparcia w postaci państwa tutaj siedzących, części przynajmniej, Olgierda, także mediów, środowiska, wówczas Wycinka by nie powstała. Tylko dlatego, że ogłosiliśmy, że nie mamy kasy na Wycinkę, pani minister oraz pan prezydent Dutkiewicz dorzucili trochę pieniędzy, żebyśmy ten spektakl mogli zrobić. To wszystko jest chore. Nie ma, moim zdaniem, w Polsce wypracowanego systemu finansowania kultury, sztuki, zwłaszcza. Przecież czymś niezwykle dramatycznym i jakimś żenującym jest to, że Polska chyba jest jednym z niewielu krajów w Europie, w którym artyści są pozbawieni socjalu. W tej chwili jakieś rozmowy się toczą gdzieś w jakimś ministerstwie. W Polsce, by jeszcze wejść szybko na inne piętro, do dzisiaj obowiązuje 196 artykuł kodeksu karnego, który wskazuje na odpowiedzialność za obrażanie wartości religijnych czy uczuć religijnych. I sobie powiedział, co to za uczucie, jak można je tak łatwo obrażać. Więc tych rzeczy jest dużo, mówię o tym, wrzucam to po prostu do tej naszej przestrzeni, w której się poruszamy jako artyści, jako ci, którzy mają prawo z tej sztuki korzystać. Namawiam Państwa do wnikliwej lektury także naszej Konstytucji. Artykuł 73 mówi wyraźnie, że artyści mają prawo do uprawiania sztuki, a państwo jako publiczność do jej odbierania. I do jej odbierania, do uczestniczenia w kulturze w związku z tym. Więc tutaj powinności państwa, a także artystów są bardzo różne, a w gruncie rzeczy walczymy o jakość demokratycznego społeczeństwa. Na końcu tej przemowy chcę po prostu powiedzieć, że tak naprawdę musimy zastanowić się, w jakim kształcie to nasze społeczeństwo ma wyglądać. Kim mamy być jako ludzie, Europejczycy, kobiety, mężczyźni i tak dalej. Bardzo dziękuję za ten płomienny manifest. Ponieważ ja myślę tak samo, ale przypomniały mi się realia z państwa Platona dzięki profesorowi Hartmanowi, gdzie teatr był jedynym miejscem rozrywki i teatr i arena. Naprawdę, prawda? Na arenie stali poeci, wytwarzali coś z niczego. Dlatego się nazywali poetami, a nie architektonami, którzy wytwarzali wedle reguł. Czyli byli dobrymi warsztatowcami. Tak, żeby wrócić do tych pana ocen. Ale od tej pory, to znaczy żyjemy w społeczeństwie, w którym teatr, szczególnie teatr żywy, podobnie jak wystawa sztuki w galerii, to jest miejsce elitarne, ponieważ powszechnie się chodzi do kina, ma się internet i komputer. I te sztuki, które przeszły do środowiska masowego, dyktują dzisiaj zapotrzebowanie na sztukę. To, co Państwo robicie i co może ja robię, mieści się w niszy, a zatem politycy, od których zależy finansowanie kultury, wszędzie, nie tylko w Polsce, traktują naszą działalność, nas jako target wyborczy. Właściwie my się mieścimy w granicach błędu statystycznego przy wyborach. W ogóle się nie liczymy jako grupa docelowa, a ponieważ politycy mają, lubią być skuteczni, to zabiegają nie o nas, tylko zabiegają o tych, którzy im przyniosą większą cyfrę. Ponieważ, chyba, że jesteście celebrytami. Poczekaj, ponieważ politycy należą do tej samej średniej krajowej, o której nie tylko w Polsce, ale w całym świecie zawodowcy czy statystycy mówią, że
z których 30% cokolwiek czyta, 70% nie czyta nic. A parlament jest emanacją narodu. Więc ja jestem w stanie zrozumieć, że 70% polskich parlamentarzystów też nie czyta. A co dopiero mówić o rozumieniu sztuki, kiedy ona jest troszeczkę trudniejsza niż komedia Moliera. A nawet komedii Moliera, podejrzewam, też niespecjalnie są w stanie zrozumieć. Wobec powyższego nasze światłe oczekiwania, że dzięki naszej działalności zmieni się świadomość społeczna i się ugruntuje coś takiego jak tożsamość kultury narodowej, kiedy mówimy, że no jak to Lupa wystawia Bernharda Pecka, to jest narodowa kultura, prawda? No żadna, prawda? Ja pokazuję też jakichś obcych artystów ostatnio, pokazywałam Niemca. No, to też nie jest żadna kultura narodowa. W Narodowej Galerii pytanie za każdym razem, przy każdej wystawie, jaką ja robię, jest, ile to kosztowało i czy ja mogłam wydać pieniądze polskiego podatnika na te bzdury. Wobec tego my znajdujemy się naprawdę w niszy. I teraz co zrobić, naprawdę co zrobić, żeby jednak nie zniknąć? No jak to by miało wyglądać? Tego nie wiemy. No nie, idą mimo wszystko. Gdzieś się niesie. Niosą się jakieś nazwiska. To masz rację. Tylko celebryci. To znaczy wszyscy powinniśmy zostać celebrytami, żeby ktoś nas zauważył. Ale ja myślę, że tu jest też inny kryzys. Taki kryzys niewiary w bezużyteczność. To znaczy, że są rzeczy, które są dobre, bo... To nie jest bezużyteczne. To jest najważniejsza rzecz, Są rzeczy, które są dobre, bo są dobre. Nie trzeba wykazać, że spektakl lub spowoduje wzrost PKB o 0,4 w ciągu 6 lat, żeby on miał sens. Prawda? Myśmy, pamiętacie, parę lat temu wpadliśmy w ten obłęd, zaczęliśmy liczyć, czy kultura się opłaca, prawda? I to były seminaria, rachunki, długie komputerowcy. Oczywiście wyszło nam, że się opłaca. Jakbyśmy włożyli co innego, to by wyszło, że się nie opłaca. Wszyscy wiedzą, że kultura się opłaca, tylko w Polsce. Ale to naprawdę nie o to chodzi, żeby się opłacała, prawda? I teraz problem przejścia z tej kultury użyteczności do kultury oczywistości. Czy też powrotu, to co mówi Sandel, prawda? Dobre jest dobre, sprawiedliwe jest sprawiedliwe. Sztuka jest ważna, bo jest sztuką, nie dlatego, że coś od tego rośnie. Znaczy, to mi się wydaje, że tu wszyscy jesteśmy w tej pułapce, z której jakoś trzeba się wydostać. I ten pasus o ministrach mianujących dyrektorów teatru w sztuce bardzo, bardzo smakowity i wreszcie się zastanawiałem, to Krystian Lupa sam wymyślił, czy znalazł gdzieś, czy znalazł autora oryginalnego, panie Krystianie. O ministrach mianujących dyrektora teatru. To jest pasus Bernharda, tak. Ja chciałem najpierw może zacząć od tego, jakby powiedzieć, świeżego tutaj tematu, to znaczy bezużyteczności, czy też jakby widzialności użyteczności, czy jakaś użyteczność jest widzialna, kto ją widzi, a kto jej nie widzi, bo wiadomo jest, że powiedziałbym twory duchowe, ich oddziaływanie jest bardzo często, jakby powiedzieć, ukryte, to znaczy powiedziałbym, to jest sfera przenikań, to jest sfera jakby kreowania bardzo czasami osobliwych, dziwnych, czasami są to, jakby powiedzieć, riposty, czasami są to jakieś, powiedziałbym, sobowtóry, które pojawiają się, jakby powiedzieć, w umysłach, wyobraźniach naszych, jakby powiedzieć, twórczych. One, jakby powiedzieć, wpływają na nasz, jakby powiedzieć, klimat, na rozrost tego, a przede wszystkim na to, jakby powiedzieć, ewolucję
jakby powiedzieć, naszego procesu humanistycznego, to znaczy na to, w jaki sposób ludzie w starciach zaczynają jakby powiedzieć, zauważać inne kryteria, posługiwać się innymi kryteriami w stosunku do wartości, w jaki sposób wartości upadają czy kreują się w społecznościach, prawda? Jest to bardzo tajemnicza sfera. Bardzo często, prawda, nie jesteśmy w stanie sobie powiedzieć, kto jest inicjatorem upadku takich wartości, a wykreowania się innych wartości, prawda, na wartości mitów, które też, prawda, jakby powiedzieć, są właściwie takimi ciemnymi, czarnymi personami, które właściwie jakby powiedzieć, poruszają się w duchowości rozmów, dialogów, spotkań, grupowań itd., itd. To, że właśnie o czym pani Anda powiedziała, że u nas nie widzi się opłacalności kultury, że nie widzi się tych, jakby powiedzieć, powiedziałbym, sprawdzonych i zbadanych rejonach, jakby powiedzieć, jakie miasta prosperują, co jest na przykład przyczyną prosperowania, prawda, takich, a nie innych metropolii. Dlaczego pewne miejsce staje się miejscem prężnym, bogatym, dlaczego inne miejsce wymiera. Dlaczego jedne narody, jakby powiedzieć, mają autorytet i rozwijają się, a inne są nieustannie pasożytnicze i pasywne. Wszystko to jest w gruncie rzeczy, są to procesy kulturowe. Natomiast rzeczywiście jest do tej ignorancji bernhardowskiej zaliczałbym również to, że nasi politycy się kompletnie tymi sferami nie interesują, nie sięgają po tego typu, powiedziałbym, rozprawy. I wydaje mi się, że to, jakby powiedzieć, tak jak Kantor powiedział, oni po prostu skazani są na szybkie wymieranie właśnie dlatego, że się, jakby powiedzieć, tymi procesami nie interesują, że żaden w tej chwili z polityków nie jest w stanie, że tak powiem, zbudować persony, powiedziałbym, humanistycznego autorytetu. Na tym polega, że na przykład poprzednie pokolenie naszych polityków, mimo że krytykowanych przez Kantora, to było słynne powiedzenie, kiedy była pierwsza nasza fala, prawda, jakby powiedzieć, po wyzwoleniu polityków, on powiedział, ja słucham tych przemówień z bijącym sercem i czekam na to, żeby oni się zająknęli, jakby powiedzieć, słowem sztuka, bo on to lubił, to słowo sztuka, mógł powiedzieć kultura, ale powiedział sztuka. To jest oczywiście modernistyczne powiedzenie, zgadzam się, z starego chowu, no ale mniejsza o słowa. Nikt z nich się nie jakby być na ten temat nie zająknął i oni za to zapłacą, to znaczy jakby być, oni za to odpokutują. To jest dziwne, że mówił w tym momencie o ludziach, których w tej chwili my historycznie patrząc postrzegamy jako autorytety, które jakby byli stały o niebo wyżej od ludzi, którzy w tej chwili wchodzą do polityki. I to, że oni, żaden z nich nie jest w stanie zbudować humanistycznego autorytetu, jest powodem takim, że w gruncie rzeczy to jest marne, że to jest marne i jakby nawet dyskurs polityczny jest marny, skazany jakby być na pornografię, tę jakby powiedzieć rozchwytywaną przez wszystkie media, prawda? I właściwie ten pornograficzny żywot jest jedynym, jakby być jedyną możliwością życia, bo jakby być bez tego by wymarli zupełnie. Jeśli chodzi o ten, jakby powiedzieć, modernizm czy postmodernizm i jakby powiedzieć, jak lokować Bernharda, to też jest ciekawy tutaj, ciekawa sprawa. Oczywiście ja powiedziałbym, że bardzo różnią się kryteria nasze oceny okresów historycznych, czyli przeszłych, od kryteriów, którymi posługujemy się patrząc na współczesność, prawda? Wiemy bardzo, że
że właściwie my nie jesteśmy w stanie w gruncie rzeczy wypracować obiektywnych kryteriów w stosunku do rzeczywistości, w której jesteśmy. Te kryteria są bardzo różne i dlatego też, jakby powiedzieć, kryteria patrzenia na to, co to jest postmodernizm, są niesłychanie rozległe, niektóre się wzajemnie, jakby powiedzieć, przecinają. Każdy jakoś inaczej to sobie, powiedziałbym, widzi. Tak, taka już jest cecha nas żyjących w współczesności i próbującym mi, jakby powiedzieć, swoimi homogenicznymi instrumentami złapać za rzeczywistość, prawda? Można powiedzieć, nasze instrumenty są zrobione z rzeczywistości, którą badamy, w związku z czym skazane na jakiś taki, powiedziałbym, dziwną miękkość, prawda, jakbyś naszych rozumowań. Rzeczywiście, to znaczy Bernhard w tamtym czasie właściwie żył w epoce, którą na pewno nie postrzegał tak, jak my ją w tej chwili postrzegamy. Tam się zaczynały, jakby powiedzieć, prawda, można powiedzieć, okres powojenny to jest okres, powiedziałbym, wielkich zmian w tych relacjach, które nas tu tak interesują. I on postrzegał to oczywiście po swojemu, prawda? On postrzegał to jako medium, to znaczy to, co jakby, czym on się różni, jakby być od takiego jakby artysty mieszczańskiego chowu, to właśnie jakby intensywność medialności jego natury i właściwie jakby doprowadzenie do absolutnych erupcji rzeczy i rejonów duchowości, czy nawet własnego postrzegania, które taki typowy artysta mieszczański jak Tomasz Mann w ogóle, jakby powiedzieć, nie dopuściłby do swojego warsztatu, w ogóle do swojej duchowości. Bernhard dopuszcza, prawda, jakby powiedzieć, rzeczy niewiarygodne, to znaczy w związku z tym jakby kryterium tego, że Bernhard jest, jakby powiedzieć, mieszczańskim artystą, ja reaguję na to pewnym buntem, aczkolwiek, no, jakby powiedzieć, z drugiej strony ewentualnie rozumiem. Oczywiście my w tej chwili jesteśmy w innej sytuacji, prawda? Jesteśmy w sytuacji już tak, jakby mówić, innych narracji, którymi opowiadamy w tej chwili o tej rzeczywistości. I właśnie ta medialność Bernharda powoduje, że te odpryski i te, jakby powiedzieć, przeciwstawne narracje, on jest, jakby powiedzieć, polem przeciwstawnych narracji, rozszalałych, absolutnie samozaprzeczeń, prawda, w gruncie rzeczy, tak jakby powiedzieć, przebiegów chwili, które budują w ogóle pogląd. Ten pogląd później zostanie w nim samym obalony. On nawet raz ma świadomość tego, że obala, powiedziałbym, swoją własną perspektywę. Raz nie ma tej świadomości, prawda? W gruncie rzeczy on tak jak medium, że tak powiem, przepuszcza przez siebie aktualną myśl, a wiadomo, że nasza myśl jest, powiedziałbym, bytem od nas niezależnym. Nasza myśl jest autonomiczna. Można powiedzieć, nasza myśl jest osobowością, prawda? Jesteśmy w gruncie rzeczy siedzibą najrozmaitszych osobowości, które przez nas przepływają. I jako tako, jako osoba, powiedziałbym, Bernhard jest na skroś postmodernistycznym okazem. To, jaki jest ten spektakl, też, jakby powiedzieć, zależy od jego kondycji. Aktorzy, którzy, jakby powiedzieć, bardzo zasadzają się w swoich osobowościach, bardzo, jakby powiedzieć, bronią takiej właśnie, jakby powiedzieć, modernistycznej narracji, to znaczy narracji przez osobę. Tutaj nie za każdym razem na przykład udaje nam się wprowadzenie czy równouprawienie tych narracji równoległych. To znaczy, co to znaczy, czy w danym dniu narracja młodych literatów, czy jakby powiedzieć, te narracje różnią się nie tylko merytorycznie, te narracje różnią się, jakby powiedzieć, o osobowością narracji.
To znaczy można powiedzieć, jakie medium daną narrację przepowiada. I to, że w gruncie rzeczy, prawda, można sobie powiedzieć, że narracja, podobnie jak myśl, jest bytem nienależącym czasami do osoby, obcą osobie, czasem jest pasożytem, jakby powiedzieć, nasz proces myślowy, czasem jest wampirem nasz proces myślowy, prawda, który w nas się, jakby powiedzieć, odbywa. Znaczy, to wszystko w Bernhardzie jako fenomenie osobowości się mieści. Jakby powiedzieć, nasza, kiedy podejmujemy go jako materię, prawda, można powiedzieć, jest on materią niesłychanie rozległą i bogatą i bardzo obfitującą w sprzeczności. Z tego chcemy skorzystać, prawda. I w momencie, kiedy spektakl jest jakby w pełni idzie tym, jakby powiedzieć, tropem medialnym, wariackim, powstaje to współżycie, jakby powiedzieć, różnych innych jeszcze, prawda, narracji. Czasami on jest bardziej jednorodny i, jakby powiedzieć, bardziej klasyczny, w zależności od formy aktorskiej. Anda powiedziała o tej elitarności, to mi się wydaje istotne, bo tutaj zderzamy się z kwestią bezinteresowności sztuki, prawda? Czy sztuka jako zjawisko społeczne może mieć, czy może korzystać z takich przywilejów, jak średniowieczny klasztor karmelitański? Znaczy, żadnego pożytku z tego widocznego nie ma. Z samego istnienia, prawda, zamknięci ludzie, żaden produkt się nie wydziela, ale ta modlitwa, czy tradycja, czy myśl, która tam się kreuje, w pewnym momencie może się do czegoś przydać, chociaż nie wiadomo do czego. I trochę tak jest ze sztuką. Ja myślę, że my mamy dziś problem z tym, że chcielibyśmy wiedzieć, a do czego to się przyda, prawda? Jaki będzie pożytek ze spektaklu Lupy, prawda? To wiadomo dopiero często długi czas po tym, panie prezesie. Zostawmy średniowiecze w średniowieczu, oświecenie w oświeceniu, mecenasów, królów i tak dalej. Mamy tego mecenasa, który jest, a na dodatek on jest w Unii Europejskiej. Przecież ZASP był koryfeuszem walki o to, aby umowa o dzieło nie była owatowana. Spotykaliśmy się z niektórymi z państwem, w końcu wreszcie w kancelarii pana Leszka, premiera Millera. Więc trzeba było przekonać panią komisarz Danutę Hübner do pewnej specyficznej perspektywy naszych ustawodawców. Trzeba było tak się odnieść do dyrektywy, szóstej dyrektywy, siódmy, ósmy punkt, żeby się dało wykręcić, żeby nasze umowy o dzieło nie były owatowane. Więc chciałbym, żeby nasza debata, jakkolwiek zacząłem od wyznania credo chłopca, który wchodzi do szkoły i wierzy, to jest ta młodość, prawda, niesprostytuowana jeszcze wyborami, no żeby zaczęła się ta debata w naszych warunkach, z kim mówimy, kto co może załatwić. Ja się zwróciłem na przykład do ministra Zdrojewskiego, a teraz kolejno do pana ministra, do pani minister, z prośbą o zbadanie, w jaki sposób kształtują się zarobki naszych artystów, wykonawców w publicznych teatrach. Sami też postanowiliśmy taką ankietę opublikować. Artysto, scen polskich, powiedz nam, z czego żyjesz. To wszystko jest oczywiście pochodne sytuacji dyrektora, jego polityki, ale jego możliwości również. Nie istnieje dialog społeczny, mechanizm tego dialogu w naszych sprawach. Gdybyśmy byli w Niemczech, mielibyśmy naprzeciwko nas, panie dyrektorze, Związek Scen Niemieckich i pan wynegocjowałby zasady, na jakie pan prowadzi teatr, z nami, artystami, wykonawcami, zasady, umowy, wzory umowy. Przecież nie istnieje jakaś szansa wynegocjowania z panem warunków nas, wykonawców w pańskim teatrze. Bo wszyscy wiemy, że jest
wszystkim trudno. I szerzę takie hasło na forum Rady Instytucji Artystycznych i mówię, nie oszukujmy się, ten teatr publiczny, te instytucje publiczne to jest kwestia 60 ostatnich lat. Inspiracja, myśli, ambicje, oświeceniowe, dobrze, w porządku to jest. Ale tak naprawdę to jest 60 parę lat i to zostaje właśnie w tej chwili poddane próbie czasu. Czy to wytrzyma nie tylko u nas, w całej Europie. Więc gdyby się udało przekonać naszych samorządowców w naszej dziedzinie, aby się połączyli. Skoro pan prezydent próbuje nowej inicjatywy, mieliśmy kiedyś spotkanie z panem prezydentem Komorowskim na forum, było w internecie, z panem Krystian Rupa był obecny i mogliśmy o naszych sprawach mówić 3 minuty i drugi raz w drugiej rundzie bez pana prezydenta też 3 minuty. No, podobno ma być szykowana na 22 czerwca debata z samorządowcami. Wiemy już dzisiaj, że będzie przesunięta. Można było tylko powiedzieć Litwo, ojczyzna moja, to jest egzekwowa. No groziło nam, że raptem towarzystwo byłoby tak jak do czytania pana Tadeusza i nie byłoby tam dyrektorów. W ostatniej chwili dyrektor Mieszkowski zatelefonował do mnie, mówi mu o paragrafie 12 w ustawie, o obowiązkach samorządowców wobec własnych instytucji, co ja oczywiście w tych 3 minutach zawarłem. Tu nie chcę za długo mówić. Ale bez zjednoczenia się, bez reprezentacji organizatorów działalności kulturalnej w pewnych sektorach, bez Związku Organizatorów Scen Polskich, nazwijmy to tak fantazyjnie, ani dyrektorzy Unia Polskich Teatrów, ani Stowarzyszenie Dyrektorów Teatru, ani ZASP nie ruszy do przodu. Ja jeżdżę po Polsce z takim monodramem z Wiśmiańskiego. On tam mówi, trzeba by do służby narodu błaznów całego zastępu. No do tego poruszania serca, żeby biło tak, nie było zatrute jadem goryczy, przezwyciężyło w historię podziały, budując teatr narodowy. Ale my nie stoimy przed teatrem narodowym, my stoimy przed teatrem obywatelskim, żebyśmy się jako ludzie mogli ze sobą porozumiewać. No i tak puentując na swoją wypowiedź, napisałem kiedyś taką parodię z Wesela i na końcu arendarz Żyd, którego grałem, mówi do Racheli, niech się stanie w Polsce cud, z czystą sztuką, czysty lud. Dziękuję. Jan Hartman. Ja muszę powiedzieć coś nieprzyjemnego. Panowie, we trzech reprezentujecie świat teatru. Przed nami, przed wami jest publiczność teatralna. Nie tylko koledzy, aktorzy, profesjonaliści, ludzie teatru, ale publiczność teatralna. Nie należy prać, że tak powiem, brudów publicznie. Publiczności teatralnej nie należy mówić o pieniądzach w sztuce, w teatrze, bo to jest tym jakaś zdrada. Zdrada samych siebie, jakieś obnażenie, które zawstydza. Ale to nie jest na tę okazję, to jest zły zwyczaj. Nieustanna ta jameriada publiczna, że nie ma pieniędzy i że władza nas nie rozumie, obniża godność tego środowiska w oczach społeczeństwa. Aktorzy, ludzie teatru mają dużą skłonność do mówienia o sobie, o swoim zawodzie, jacy jesteśmy, jaki ten zawód trudny, jak wyczerpujący i tak dalej. To są niedobre narody z punktu widzenia widza. To źle robi prestiżowi środowiska i na pewno nie poprawia jego brzydkich wyrazów też ze sceny nie powinno się mówić. A to powiedzmy z umiarkowaniem, a nie się tylko wyrażać jak nie trzeba. Rozumiem, że to ma być przytyk, że jestem konserwatywnym, nudnym. Tak, tak. Ale proszę, weźcie sobie panowie, no, mimo wszystko to przemyślcie. Natomiast jeśli chodzi o te pieniądze, jak już jest mowa o tej kasie, a nie powinniśmy mówić o kasie. Filozofowie, gdyby byli i mówili o filozofii przed publicznością, nigdy w życiu nie wpadliby na to, żeby mówić o kasie na filozofię. Otóż jeśli chodzi o tą kasę, to jest tak, że 10% ludzi chodzi do teatru, filharmonii i tak dalej. To jest w Polsce 3 do 4 milionów ludzi. To jest jakby jakaś partia.
i oni mają tę swoją reprezentację. Mniej więcej taka część też polityków będzie skłonna ich obsługiwać. 10%. Reszta jest w konflikcie z tymi 10%. Takie są realia. Mecenat państwowy jest tylko elementem systemu. Jest mecenat publiczny, jest mecenat prywatny i jest rynek. Są pieniądze za bilety. I oczywiście, że my musimy dojść do równowagi tych trzech nóżek, żeby to wszystko stało. Ale nie oczekujmy cudów od rządu, który jest rządem demokratycznym i który nie ma już ziemiańskich i patrycjuszowskich przyczółków, z którymi można się porozumieć jak swój ze swoim. Tylko to jest rząd demokratyczny. Znaczy, ja ostatnie słowo. Radzę szukać nie wśród sprzymierzeńców, wśród urzędników, polityków, którzy nie chodzą do teatru, tylko radzę szukać sprzymierzeńców wśród milionerów, którzy byliby, są jeszcze do uruchomienia, mają całe pokłady snobizmu. Jeżeli się z nimi wypije może wódki, to może oni coś więcej dadzą. Bo mamy problem z prywatnym mecenatem. Błagam profesora Hartmana, żeby zrobił przerwę. Krystian Lupa. Kulczyk zapomniał przyjść na nasze spotkanie dzisiaj. Jaki procent sponsor prywatny finansuje kulturę? 3. 3 wielkie festiwale się odbywają też dzięki Siemensowi i innym tym. Krystian, chciałbym taką trochę ripostę natury takiej ogólniejszej. Nie wchodzącej, znaczy może to właśnie jest też znak czasu, czy można być jeszcze tak zwanym czystym artystą, który wobec publiczności jako powiedzieć nie mówi o sobie, tylko mówi o świecie, jak pan powiedział, prawda? Ten artysta czysty, który bierze jakąś materię, jakby powiedzieć, i nie zważając na to, ani nie zastanawiając się, kim jest sam, mówił, rozprawiał o tej materii, tak jak naukowiec rozprawia o jakimś, powiedziałbym, obiekcie swojej penetracji. Wydaje mi się, że właśnie jakbyś to jest znak czasu, że taki artysta właśnie jest niemożliwy. To znaczy, że żeby mówić o świecie, muszę jakby powiedzieć, przepuścić najpierw przez siebie, że nie ma mowy w tej chwili, nie ma możliwości zajmowania się człowiekiem, czy jakąkolwiek powiedzieć prawdą ludzką bez zabrudzenia tego we wszelki możliwy sposób. To znaczy w momentach granicznych i zabrudzeniach właściwie znajdujemy, powiedziałbym, tę prawdę, prawda? To tak jak dochodzimy psychicznie czy kulturowo do tego przełomu, jaki zrobił Einstein, prawda? Że jakby powiedzieć, nie możemy mówić o ruchu atomu bez obserwatora. Że jest ścisła zależność między ego, ja i całym, że tak powiem, tą sferą, którą jestem, że do postrzegania czegokolwiek wdziera się natychmiast to ja i, że tak powiem, oddzielanie tego jest procesem fałszującym. Jednym słowem, prawda, można sobie powiedzieć, ten jakiś rezultat takiego, powiedziałbym, klasycznego traktowania obiektu w tej chwili jest nieprawdziwy. To znaczy, jakby powiedzieć, przestaje być dla nas, jakby powiedzieć, rewelacją, przestaje być dla nas odkrywczy, staje się fałszywy, prawda? Postrzeganie fałszywości i prawdy, można powiedzieć, kiedyś pomyślałem sobie o takim słowie, jakby powiedzieć, gust prawdy. Każda epoka ma, jakby powiedzieć, swój gust prawdy. I właściwie prawda jest w ogóle, prawda, jakby powiedzieć, bytem całkowicie efemerycznym, zależnym jakby od naszej postawy i za każdym razem nowego redefiniowania, powiedziałbym, tego, czym w ogóle jest prawda. Znaczy używamy to słowo nieustannie, jest ono nam potrzebne, za każdym razem używamy je inaczej. To jest tylko taka uwaga, to znaczy w gruncie rzeczy, w momencie, kiedy artyści w tej chwili, oczywiście artyści w tej chwili mówiąc o swoich sprawach, jakby powiedzieć, i o pieniądzach, o swojej katastrofalnej sytuacji, to znaczy jest pewnego rodzaju niepokojąca, katastrofalna sytuacja i myślę, że
załatwiać, nie jesteśmy w stanie utrzymać tego jako swojego własnego sekretu, mówię, bo tak jak pani powiedziała, nie mamy ratunku, nie mamy broni. My musimy, że tak powiem, rozbuchać nawet brzydką aferę, czy zrobić, jakby powiedzieć, brzydki skandal i zrobić smród, bo jakby powiedzieć, smród puszczony, wszystko załatwia się w tej chwili smrodem puszczonym przez media, więc można powiedzieć, może od nas należałoby się oczekiwać wyższej klasy, na pewno. Natomiast musimy również smrodem medialnym się posługiwać. Ja bym chciał jedno zdanie. Ja mam wrażenie, że jednak sztuka w tym teatrze jest trochę w takiej sytuacji jak Kościół. To znaczy albo... Gorszej. Albo jest tak, w gorszej, tak. Bo nie ma takiej masy oczywiście. Bo albo jest w stanie implementować swoje wartości w świadomość społeczną i wtedy finansowanie nie stanowi problemu. Tak jak, nie wiem, aborcja nie stanowiłaby problemu, gdyby katolicy nie chcieli robić aborcji masowo. Prawda? I Kościół nie musiałby domagać się zakazu aborcji wtedy. Albo, i prawda, i te wymagania ustawowe są wyrazem totalnej porażki chrześcijaństwa, tak? Natomiast sztuka albo jest w stanie implementować w społeczeństwu przekonanie o swojej istotności i wtedy nie ma problemu, albo nie jest w stanie z jakichś względów tego zrobić i wtedy politycy jej nie uratują na dłuższą metę, bo właśnie będzie ten problem tych 4 milionów, a nie 40. Jacku, ale przecież sam doskonale zdajesz sobie sprawę, że implementowanie takiej sztuki, o której my tu dzisiaj mówimy, odbywa się na szalenie niewielkim obszarze. Dlatego, że od czego zaczęłam poprzednią wypowiedź, to co dzisiaj się konsumuje, to jest to, co się widzi w telewizji, w kinie i w internecie, a nie w teatrze. Trzeba najpierw zrodzić w społeczeństwie potrzebę pójścia do teatru. Albo uznanie istotności istnienia takiego zjawiska, z którego nie korzysta. Ale żeby ludzie chodzili do teatru, teatr musi mieć ofertę. Dokładnie. Okej, chcę powiedzieć kilka zdań. Bardzo duże wrażenie na mnie zrobił felieton napisany przez profesora Hartmana na temat tego, że Polska i rząd powinien rozwiązać umowę o konkordacie. Podobny pogląd wyraził Wiktor Osiatyński. Uważam, że to może być punktem do rozmowy na temat kultury. Otóż po 1989 roku doszło do kilku takich ważnych decyzji. Przede wszystkim święty człowiek dla wielu, pan Balcerowicz, ogłosił, że kultura musi sama się finansować. Andrzej Łapicki w 90 roku ogłosił, że niczego, my artyści, niczego od państwa nie potrzebujemy. W tym czasie bardzo dużą pracę wykonał rząd Tadeusza Mazowieckiego z kilkoma osobami, chociaż rząd Tadeusza Mazowieckiego bardzo cenię, zwłaszcza samego premiera, żeby nie było wątpliwości. Doprowadził do tego, że religia weszła do szkół, wspierana autorytetem Jana Pawła II, konkordat to wprowadził w sposób formalny. I zajęła miejsce, jak mi odpowiada pani Anna Rottenberg, tego, co jest niezbywalnym prawem każdego młodego obywatela, a więc edukacji kulturalnej. Ze szkół wyeliminowano naukę o teatrze, wyeliminowano naukę o kinie, wyeliminowano naukę o sztukach plastycznych, wyeliminowano naukę o sztukach muzycznych. Zastąpiono to nauką o religii. Dzisiaj, po 25 latach, polska prawica, wejdę trochę na teren polityki, zbiera owoce tego procesu. Dzisiaj polska prawica wspaniale się jakoś czuje w tej przestrzeni społeczno-politycznej. Natomiast jeśli idzie o to, co jest nie wiem, kryterium państwa świeckiego, bo to jest element edukacyjny również, mamy do czynienia z katastrofą. Mamy do czynienia z katastrofą, o czym tutaj wszyscy wiemy. Państwo wyznaniowe, właściwie z którym mamy do czynienia w tej chwili w Polsce, jest bardzo ekspansywne.
jednoznaczny w swoich gestach, napiętnuje właściwie każdy gest, który jest wymierzony w tak zwane wartości katolickie i tak dalej, i tak dalej. To są konsekwencje takiego sposobu myślenia wszystkich kolejnych rządów z rządem SLD włącznie, który był najbardziej rynkowy spośród wszystkich tych, które pojawiły się po 1989 roku. Miejsca na kulturę w tym pornograficznym myśleniu nie ma i nie będzie prawdopodobnie. W związku z tym, jeżeli nie założymy czegoś, czy nie powołamy czegoś w rodzaju państwa sztuki, republiki sztuki, wszystko jedno, jak to dzisiaj nazwiemy, wówczas będziemy za kilka lat żyli w Unii Troglodytów. Dlatego, że Unia Europejska również jest niezainteresowana tym, żeby przywrócić odpowiednie miejsce kultury. Najsilniejsze państwa europejskie, takie jak Francja i przede wszystkim Niemcy, zorganizowały, wymyśliły, wypracowały przez lata bardzo konsekwentny system finansowania kultury. Dzisiaj zbierają owoce tego. W Polsce mamy do czynienia z absolutną atrofią umiejętności intelektualnych, myślenia w kategoriach społecznych. Wynika to właśnie z tych przesłanek, o których tutaj w tej chwili mówię. I dzisiaj takie marzenie, że jest jakaś publiczność, która przyjdzie do teatru i kupi sobie bilet, jest marzeniem science fiction. To jest jakaś przyszłość niemożliwa, dlatego żeby publiczność mogła przyjść do teatru, my musimy zrobić przedstawienie. Ale żeby publiczność przyszła do teatru i żeby zapłaciła za bilet, państwo musi do tego biletu dołożyć. To jest prosty rachunek. Gdybyśmy mieli przyjąć kryteria wolnorynkowe w sprzedaży biletów w Teatrze Polskim we Wrocławiu, każdy widz musiałby zapłacić 180 zł za wjazd do teatru. Na przedstawienie Lupy, Dziady, nie wiem, na Burzę, na cokolwiek, na przedstawienie Klaty i tak dalej. Więc tak naprawdę myślę dzisiaj, że my jesteśmy w pewnym sensie zobowiązani i zobligowani do tego, żeby zastanowić się nad przyszłością państwa, bo sztuka nie jest bezużyteczna. Sztuka tak naprawdę może nam wyznaczyć poziom demokracji. Czy to jest możliwe, czy nie, to jest tak naprawdę w naszych rękach w pewnym sensie. Jeżeli poddamy się tym bezkompromisowym, jednoznacznie działającym mechanizmom rynkowym, nie mamy szans. A jeżeli mamy coś z tym zrobić, musimy po prostu zacząć pracować nad wspólnotą, która, jak wiadomo, nie jest w interesie państwa konsumpcyjnego itd., itd. Ja rozumiem, że nasz panel płynnie przechodzi w zebranie założycielskie. Bardzo mi się to podoba. Bo rzeczywiście... No ja myślę, że to nie jest dobre koło, nawet jest jedna kobieta, czyli będzie skarbnik. Nie. Istnieje Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej, które bardzo walczy w tej chwili o ochronę ochronę artystów, a przede wszystkim o ich dostęp do ubezpieczeń społecznych. Więc nic nie stoi na przeszkodzie naprawdę, żeby to obywatelskie... Żeby to łączyć. Dokładnie. To jest forum, które się jakby powstało spontanicznie, od działa kilku lat i naprawdę działa metodą kropli wody, która drąży kamień. Już troszeczkę naruszyła ten kamień w Ministerstwie Kultury, który nie jest, ja przypominam, że Ministerstwo Kultury nie może zmienić ustaw o ochronie zdrowia dla artystów, tylko może to zanieść do laski marszałkowskiej. Kiedy mówiłam o parlamencie polskim, to mówiłam nie bez kozery. Znaczy oni nie czują potrzeby utrzymywania artystów, a uważają, że się w ten sposób artystów utrzymuje. Ale żeby skrócić tę rozmowę, istnieje Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej, można je rozszerzyć na Obywatelskie Forum Kultury Współczesnej i myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przedstawiciele innych zawodów, znaczy innych specjalności w dziedzinie sztuki weszły do tego grona albo... No nie wiem, to już nie moja sprawa. To jest bardzo fajne. No może ogłośmy tutaj, że to jest zjazd założycielski. Przepraszam, ale nie. My naprawdę Polacy mamy fantastyczne zdolności do analizy. W dzieleniu się jesteśmy mistrzami. Niemcy na przykład mają organizację widzów teatralnych. Obejmuje to cały kraj. 32 miliony biletów sprzedanych.
mają swoje zjazdy, są doradcą takiej organizacji Indhega, która koordynuje działalność 400 miast, które nie posiadają teatrów i razem wspólnie odbywają targi, jakie przedstawienia mogłoby do nich przyjechać. W wielu sprawach tam Bürgerinitiative jest obecna. Na tej małej ulicy i w dużych sprawach. A u nas tak raptem się coś podniesie, zawiąże, a potem kto ma w tym działać i to spada. Nawet moje stowarzyszenie wśród artystów. Nie bardzo ci artyści wiedzą, o co ona jest. Przepraszam, dlatego się wypchałem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Krystian Lupa należy do zespół? Nie. Więc to może, bo nie chciałbym nadużywać uprzejmości mistrza, ale może dałoby się sprawdzić z czasem. Bo mi się wydaje, że to oczywiście jest jakaś odpowiedź na problem kondycji artysty. Jedna z odpowiedzi. Znaczy, czy artysta jest zainteresowany swoją kondycją poza osobistą kondycją? I to jest jakiś polski problem. Czy publiczność jest zainteresowana? Chociaż Stowarzyszenie Widzów pewnie byłoby trochę gorzej. Ale w Niemczech pomagają uzyskać pieniądze, dotacje. Ale też właściwie ja myślę, że my jednak ulegliśmy, Krzysztof Mieszkowski mówił o roli Leszka Balcerowicza dla polskiej świadomości. Ona jest ciężka, mam wrażenie, że jedna z tych myśli, której ulegliśmy, to że wszystko ma służyć ekonomii, jakiemuś rozwojowi, albo jakiemuś narodowi, to wcześniej była konwencja. I że to trzeba wykazać. Jak się wykaże tę służebność, no to wtedy kasa płynie. No, a myślę, że jednak sztuka należy do dóbr pierwotnych, to znaczy, których racji istnienia nie trzeba uzasadniać. I myślę, że powrót do tego dyskursu, właśnie jeżeli słowo bezużyteczność szkodzi, to może bezinteresowność jest mniej konfliktowa tutaj, że powód tego dyskursu bezinteresowności i naturalności, że być może on pomoże przekonać polityków, bo dopóki będziemy musieli liczyć, że ten spektakl się opłaci, bo przyjdzie 200 osób, a jakość życia się tego i w związku z tym wydajność wzrośnie i kurs złotówki i PKB, to jest śmiertelna pułapka po prostu, w którą daliśmy się przez pierwsze 20 lat niepodległości zapędzić i trzeba z niej wychodzić jak najprędzej. Ja rozumiem, że Krzysztof jako dyrektor teatru jednak ma... Tylko chcę powiedzieć jedno zdanie wtrącające się. Takie przedstawienie, które zrobiliśmy w Teatrze Polskim, myślę o Wycince, jest niemożliwe w żadnym teatrze komercyjnym. Tylko teatr publiczny może dźwignąć taką propozycję artystyczną. Kropka. No dobrze. Ja bardzo dziękuję Krystianowi Lupie za ten spektakl. Naprawdę... To, co przeżyłem wczoraj, nie zdarzyło mi się od bardzo dawna. Te kilka lat. Nawet jeżeli to kompletnie do niczego mi się to nie przyda. I mam nadzieję, że to jest największa wartość takich przeżyć. Bardzo Państwu dziękuję.